Ludzkie ciało zawiera około 5 litrów krwi, z czego 40% stanowią czerwone krwinki. Objętość czerwonej krwinki jest równa około 90 razy 10 do minus 15 litra. Ile czerwonych krwinek zawiera ludzkie ciało? Odpowiedź podaj używając notacji naukowej, zaokrąglając do dwóch miejsc dziesiętnych. No dobrze, rozumiem, że pytają nas o to, ile jest sztuk tych czerwonych krwinek. I tak to sobie rozwiążemy. No i jak zwykle zachęcam cię do zatrzymania odtwarzania filmu i podjęcia próby samodzielnego rozwiązania zadania, zanim zobaczysz moje rozwiązanie. No i moje rozwiązanie jest takie. Mam 5 litrów krwi w ludzkim ciele, to wiem. Wiem, że 40% z tego to są czerwone krwinki. No to ile jest, jaka jest objętość samych czerwonych krwinek? No to trzeba wziąć te 5 litrów. I pomnożyć przez 40%. I w ten sposób będziemy mieli objętość, jaką zajmują same czerwone krwinki. Na no żeby obliczyć, ile jest sztuk tych czerwonych krwinek, no to muszę teraz tę liczbę podzielić przez objętość jednej czerwonej krwinki, którą mam podaną tutaj. Czyli muszę podzielić to przez 90 razy 10 do minus 15 litra. No i. To będzie liczba tych czerwonych krwinek. No i widzimy już pierwszą miłą rzecz, że skracają się jednostki, skracają się litry, co oznacza, że dostaniemy w wyniku liczbę niemianowaną, która to się bardzo dobrze nadaje do tego, żeby opisać, ile jest sztuk, ile jest tych czerwonych krwinek. No bo właśnie, jak chcemy liczyć, ile jest tych czerwonych krwinek, to, to musimy dostać liczbę niemianowaną, więc to, jest, to się zgadza. No to teraz sobie to uprościmy. Czyli mam w liczniku 5 razy. 40% to jest to samo co 40 0,4. Tak wolę to sobie napisać, żeby mi było łatwiej to mnożyć. No a teraz popatrzmy na mianownik. W mianowniku mamy taką liczbę, która mogłoby się wydawać, jest zapisana z użyciem notacji naukowej, o której tutaj jest mowa. W takiej notacji oczekuje się od nas podania wyniku, ale to nie jest do końca prawda, dlatego że jak wiemy. Notacji naukowej wymaga się, aby ten czynnik, który tutaj mamy na początku, był mniejszy od 10. A tutaj mamy 90, to nie jest mniej niż 10, więc można poprawić trochę tę liczbę. Można, możemy sobie przećwiczyć zamianę na notację naukową. Przy okazji, no ja to teraz zrobię, czyli napiszę, że to jest 9 razy 10 do potęgi pierwszej, to jest 90. Tutaj jeszcze było to 10 do minus 15. No i teraz mogę. Tutaj napisałem, że to jest 9 razy. No i te dwa czynniki mogę zebrać do jednego, korzystając z tego, że jak mam takie wyrażenia wykładnicze, gdzie mamy tę samą podstawę, to wykładniki po prostu się dodają i tutaj będzie 10 do potęgi minus 14. Czyli mianownik teraz już jest w postaci naukowej. No, a licznik, co mam w liczniku? Tu mogę sobie wymnożyć 5 razy 40 to będzie po prostu 2. Czyli mam taki, taką postać mojego, mojej liczby. No i teraz będę to, będę to dalej przekształcał. Napiszę to jako tych dwóch ułamków. 2 9 pomnożone przez 1 przez 10 do minus może tym samym kolorem 10 do minus 14. No a ile to jest 10 do minus 14? Może od tego zaczniemy. 2 dziewiąte sobie przepiszę na, najpierw. 2 9 A 10 do minus 14... W mianowniku 1 przez 10 do minus 14 to będzie po prostu 10 do 14, dlatego że jak bierzemy odwrotność, to wykładnik zmienia znak na przeciwny, czyli to będzie 10 do 14. No i teraz dostaniemy wynik w postaci naukowej, tylko trzeba liczyć, że to jest 2,9, no ale już widzimy, że 2 2,9 to jest mniej niż 1, czyli to nie będzie dobra postać naukowa, dlatego że chcielibyśmy tutaj mieć liczbę większą od 1, a mniejszą od 10. No to można to poprawić dodając tutaj. Wstawiając tutaj taki czynnik 10, czyli pomnożyć to przez 10 razy 10, wtedy to już będzie większe od jedynki, no ale żeby się zgadzało, to trzeba pomnożyć przez 10 do minus pierwszej, żeby nie zmienić wartości. Tak, razy 10 do 14. To, co tutaj wstawiłem, to jest po prostu jedynka, czyli wstawiłem jedynkę w takiej postaci 10 razy 10 do minus pierwszej. Czyli nie zmieniłem wartości tego wyrażenia. Jesteśmy bezpieczni. No ale teraz mogę wymnożyć tutaj to i będę miał tutaj 20, 20 przez 9 razy. No i 10 do minus 1 z 10 do 14 to będzie 10 do potęgi 13. No więc teraz wystarczy tylko obliczyć, ile to jest 29. No, to ja to pod kreskę może sobie policzę, gdzieś tutaj z boku. Czyli chcę 20 podzielić przez 9. No dobrze. W 2 9 się nie mieści. W 20 9 mieści się dwa razy. 2 razy 9 to będzie 18. Odejmujemy. No i tutaj będzie 2. Dopisujemy tutaj sobie 0. W 29 mieści się 2 razy. Myślę, że już widać. Jaka tu będzie reguła? 2 razy 9 to jest 18. Odejmujemy, znowu jest 2. W dwu, w dwu, dopisujemy 0, w 29 mieści się 2 razy i tak dalej. Widzimy, że tutaj po prostu dwójka będzie się powtarzać. No ale prosili nas w treści zadania, żeby podać wynik z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych, czyli to nam już wystarczy. 29 to jest w przybliżeniu 2,22 z dokładnością do 2 miejsc dziesiętnych, razy 10 do potęgi 13. No i to jest wynik, który podaliśmy z użyciem notacji naukowej. Ten czynnik jest większy od 1 i mniejszy od 10. No widzimy, że bardzo dużo mamy tych czerwonych krwinek w naszym ciele.